Dobra, to teraz już naprawdę ja i Maryja, znaczy Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji i ja, witamy. Nie wiem, czy się zorientowałeś, ale właśnie dzisiaj się zaczął Wielki Post. Może nie masz pomysłu, jakie sobie wziąć postanowienie na ten Wielki Post. Może cię to nawet średnio obchodzi, że jest Wielki Post. Może cię to przeraża, że właśnie zaczął się Wielki Post i trzeba zrezygnować ze słodyczy. I nie ma to w sumie żadnego związku z tym odcinkiem. Pierwszy odcinek tej serii wielkopostnej dedykuję Maryi, gwieździe nowej ewangelizacji, która to jest patronką mojego kanału, która trochę może się czuła zagubiona, jak dowiedziała się, że jest Matką Chrystusa, która może się czuła trochę nieprzygotowana, tak po ludzku, bo nie miała zabezpieczeń, bo nie wiedziała, jak to będzie, bo tylko usłyszała, że ma zostać Matką Mesjasza, tylko. No właśnie. I może ta wieść ją trochę przeraziła. Nie wiem, jakie masz oczekiwania wobec tego Wielkiego Postu i w ogóle wobec swojego całego życia. Może czujesz się zagubiony, pomimo tego, że już żyjesz długo na tym świecie, nieprzygotowany do życia. Nie wiem, co u ciebie słychać. Ale weź sobie Maryję za patronkę tego Wielkiego Postu. Bo może ten Wielki Post ma być dla ciebie przygotowaniem do twojej misji. Bo może właśnie coś ci się w życiu skończyło, a może właśnie coś zaczęło się w twoim życiu i trochę cię to przeraża. I Maryja też była przerażona, ale podjęła tę misję wejścia w świętość Boga, w bycie z Nim w relacji, w tym, żeby dać Mu się poprowadzić we wszystkim, co będzie chciał w jej życiu zrobić. I ten krótki odcinek chcę dedykować jej i prosić was, żebyśmy się teraz pomodlili. Mary, ty pewnie po ludzku nie byłaś przygotowana do wielu rzeczy, które Bóg ci dał, ale miałaś w sobie ogromne pragnienie bycia blisko z Nim. I proszę ciebie, módl się za nas, żebyśmy przez post, modlitwę, jałmużnę może w jakiś nowy sposób odkryli to wszystko. Może żebyśmy odkryli nową jakość bycia z Bogiem właśnie przez te wszystkie rzeczy, żeby te wszystkie aktywności koncentrowały nas na Bogu, na oddawaniu Bogu chwały, w służbie drugiemu też człowiekowi i uczy nas przygotowywać się duchowo ponad miarę, a później dać się ponieść łasce Bożej, żebyśmy budowali swoje życie na totalnej bliskości z Bogiem, totalnej ufności, żebyśmy nie musieli się bać, żebyśmy nie musieli się troszczyć o to, co jest jutro, ale żebyśmy najusilniej dbali o serce rozmodlone, które ufa. Proszę Ciebie o stopy, które mocno stąpają po ziemi, Panie, i serce i umysł, który jest mocno zjednoczony z Tobą. Mary, módl się za nas, Córki Boże, żebyśmy swoim pięknem oddawały chwały Bogu, żeby synowie Boga swoim pięknem oddawali Bogu chwałę i cześć, tym pięknem, które pochodzi z wnętrza. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który widzi w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. I tak na koniec, w związku z tym pięknem, to przypomniała mi się akcja krakowskiej beczki sprzed, nie wiem, może 10, a może nawet więcej, sprzed wielu lat. Zrób się na post. Więc
no kto tam chce, to niech się robi na post. Ja mam zamiar robić się na post, żeby wyglądać pięknie. Żeby wyglądać pięknie właśnie przez post, modlitwę i jałmużnę. Ale żeby też, no, dla mnie to jest jeszcze takie wezwanie, dostrzegaj piękno w drugim człowieku. Doceniaj, dostrzegaj to, że ktoś jest piękny, że ma piękną duszę, że ma piękny wygląd, że ma piękne ciało. Więc tego piękna Bożego życzę Wam. I może niech to będzie właśnie taki czas inwestowania w swoje piękno. Przede wszystkim duszy, ale też zadbaj o swoje ciało. Może trzeba wychodzić na spacer codziennie na 15-20 minut. Może trzeba się zapisać na siłownię, na basen, na nie wiem co tam. Może trzeba zmienić dietę. Nie wiem, no rozeznaj to właśnie. Pójdź do swojej izdebki. Spotkaj się z Bogiem. I zapytaj Go, tatusiu, co ja mogę zmienić w swoim życiu, żeby wyglądać jeszcze piękniej? Jesteś piękny. Jesteś piękna, bo jesteś dzieckiem Bożym. I życzę Ci, żebyś jeszcze wypiękniał w ten Wielki Post. Żebyś wszystkim, co masz dostępne, swoją duszą i ciałem, pięknem, zdrowiem, chorobą, wszystkim, co masz, tak jak Maryja, głosił chwałę Bożą. Żeby ten Wielki Post był mega otwarciem na chwałę Bożą w Twoim życiu. Żeby to się nie działo przez cierpiętniczenie, ale przez totalne zjednoczenie z Bożą miłością. I żebyś przez wszystko, co robisz, czy będziesz się modlił, czy będziesz się modliła, pościła, dawała jałmużnę, żebyś we wszystkim uwielbiała i uwielbiał Boga. I żeby Pan Bóg oczyszczał Twoją intencję. Żeby wszystko, co będziesz robił, żebyście robili, żebyśmy robili dla chwały Bożej. I jak zawsze, stay tuned with God! Myślę, że bardzo dużo będzie mnie kosztowała ta seria, ale bardzo się cieszę i już trochę przebieram nóżkami na samą myśl o tym, bo jakoś tak bardzo lubię tych świętych, z którymi mamy się spotkać. Więc też proszę o modlitwę. Pamiętam o modlitwie za wszystkich moich subskrybentów, za wszystkich moich viewersów. I jeśli Wam się podoba, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, podajcie dalej przez WhatsAppy, Facebooki, wiadomości, no co tam chcecie. Pa! Jak się okazuje, nie tylko wielkim, sławnym youtuberom zdarza się, że kiedy nagrywają, to im coś fruwa. Tym, którzy pretendują do tego tytułu, też. Przypadek? Nie sądzę.